Chcesz kupić możliwie najlepszy smartfon z Androidem i masz nieograniczony budżet? Wybór na pewno nie jest prosty, ale nie martw się. Przetestowaliśmy wszystkie najważniejsze smartfony najwyższej klasy dostępne na naszym rynku i pomożemy Ci dokonać odpowiedniego wyboru. Pod większością względów najlepszy okaże się Huawei Mate 20 Pro. Smartfon ten przypadnie do gustu osobom szukającym eleganckiego i solidnego urządzenia. Ciekawa stylistyka, aluminiowo-szklana, sztywna i wodoszczelna konstrukcja, nowatorsko wykończony tylny panel, który zbiera mniej odcisków palców oraz wąskoramkowy ekran OLED o zagiętych bokach sprawiają, że obok Mate 20 Pro mało kto przejdzie zupełnie obojętnie. Kolejną dużą zaletą Mate 20 Pro jest jego potrójny główny aparat. Składa się on z modułów szerokokątnego, standardowego i tele, które zapewniają dużą wygodę podczas fotografowania. Nie bez znaczenia jest także fakt, że Mate 20 Pro ma jeden z najlepszych aparatów w historii smartfonów, szczególnie wyróżniający się jakością zdjęć nocnych. Nowoczesny, wydajny, ale też bardzo energooszczędny procesor High Silicon Kirin 980 oraz pojemny akumulator 4200 mAh sprawiają, że intensywnie użytkowany Mate 20 Pro bez problemu wytrzyma cały dzień pracy, a delikatniej traktowany będzie wymagał ładowania co 2, a może nawet co 3 dni. Dodatkowo zaletą tego smartfonu jest funkcja bardzo szybkiego ładowania przewodowego, szybkiego ładowania indukcyjnego oraz nowatorskie ładowanie zwrotne. Z podobnego względu świetnym wyborem będzie także Galaxy Note 9 od Samsunga. To idealny pokaz tego, jak powinien wyglądać smartfon do pracy. Wyróżnia go przede wszystkim solidność. Elegancka, starannie wykonana wodoszczelna obudowa mieści w sobie duży, czytelny ekran Super AMOLED, który zapewnia wygodną pracę nawet z dwoma aplikacjami jednocześnie. Wygodę obsługi zapewnia także rysik S Pen, który jest standardowym dodatkiem w serii Note i bezsprzecznie najlepiej zaimplementowanym tego typu rozwiązaniem na całym smartfonowym rynku. Dzięki funkcji DeX można podłączyć ten smartfon do dowolnego ekranu za pomocą przewodu USB HDMI i na przykład przeprowadzić biznesową prezentację bezpośrednio z urządzenia mobilnego, sterując jej przebiegiem bezprzewodowo. Do niezaprzeczalnych zalet Note 9 trzeba także zaliczyć wydajną baterię oraz podwójny, bardzo dobrej jakości aparat zawierający moduł standardowy oraz tele dwa razy. Trzecie miejsce na podium to Xiaomi Mi 9, który jest kolejnym rezultatem ideologii firmy, by tworzyć mocne smartfony z ciekawymi funkcjami w bardzo rozsądnej cenie. Chińczycy zastosowali w nim najszybszy obecnie procesor Qualcomm Snapdragon 855, dobrej klasy potrójny aparat, ekran OLED wyświetlający świetnej jakości obraz, czytnik linii papilarnych ukryty pod ekranem i wszystko to wycenili na niecałe 2000 zł, czyli na poziomie ceny solidnego średniaka. Telefon okazał się tak atrakcyjny i pożądany, że jego największą obecnie wadą jest ograniczona rynkowa dostępność. Decydując się na Mi 9, warto zatem dokładnie sprawdzić, czy sklep rzeczywiście ma oferowane smartfony na stanie. Dużą część swojej popularności Mi 9 zawdzięcza jakości głównego trójmodułowego aparatu, może on śmiało konkurować z najlepszymi na rynku. Aparat wyposażono w bardzo uniwersalny zestaw modułów, ultra szerokokątny, standardowy oraz tele dwa razy. Mi 9 jest również łakomym kąskiem dla mobilnych graczy. Snapdragon 855 to najwydajniejszy dostępny smartfonowy procesor, który w połączeniu z ekranem AMOLED oraz rozdzielczości Full HD+, i z 6 GB RAM zapewnia wysoką płynność animacji nawet w wymagających grach. Xiaomi Mi 9 ma także solidną, wykonaną z wysokiej klasy materiałów obudowę. Możliwe, że wielu z Was zastanawia się teraz, dlaczego postanowiliśmy wyróżnić zeszłoroczny model Mate 20 Pro, skoro na rynku są już takie smartfony jak P30 Pro czy Samsung Galaxy S10. Tak, są one lepsze, ale też znacznie droższe. Dlatego też postanowiliśmy wyróżnić zeszłoroczny, ale tańszy model, gdyż zmiany funkcjonalności nie są jeszcze warte takiej ceny. A teraz przedstawimy Wam kilka sensownych alternatyw dla trzech przedstawionych już smartfonów. Czemu uważamy Mate 20 za najlepszy smartfon na rynku, skoro P30 Pro jest nowszym sprzętem tej marki? Chociaż P30 Pro ma lepszy zoom i oferuje trochę lepszą jakość zdjęć nocnych, to Mate 20 ma zdecydowanie skuteczniejszy mechanizm skanowania twarzy, głośniki stereo, ekran większej rozdzielczości jest trochę poręczniejszy i zdecydowanie tańszy. Naszym zdaniem nie warto dopłacać do P30 Pro, chociaż jeżeli budżet nie jest dla Was żadnym ograniczeniem, śmiało decydujcie się na mocniejszy model.
Nowa seria flagowych smartfonów firmy Samsung obejmuje trzy urządzenia: Galaxy S10, Galaxy S10 Plus oraz Galaxy S10e. Modele S10 i S10 Plus wyróżniają się wyjściem słuchawkowym, głośnikami stereo i najlepszym ekranem na rynku. Jednak czas pracy na akumulatorze, jakość aparatów i według wielu design stoją po stronie Huawei. Najciekawiej z nowości Samsunga wygląda model S10e. Wyposażono go w mniejszy ekran, co sprawiło, że jest on obecnie jednym z ciekawszych kompaktowych telefonów klasy premium. View 20 jest urządzeniem, które producent adresuje do ludzi młodych i dynamicznych. Z tego powodu wyróżnia się dość mocno stylistyką i niestandardowymi rozwiązaniami, jak chociażby dziurka w ekranie na przednią kamerę i połyskliwy szklany tylny panel załamujący światło w kształt litery V. Na uwagę zasługuje również główny aparat smartfonu, który ma najnowszą 48-megapikselową matrycę firmy Sony. Niestety, ekran LCD, brak ładowania bezprzewodowego czy też brak Gorilla Glass sprawiają, że telefon ten nie może powalczyć o miano najlepszego z najlepszych. Xiaomi Mi Mix 3. Pod względem funkcjonalnym i wydajnościowym jest w dużej mierze odpowiednikiem Xiaomi Mi 8. Wykorzystuje ten sam procesor, ma 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB miejsca na dane. Tym, co wyróżnia linię Mix, jest za to stylistyka. Mi Mix 3 ma rozsuwaną obudowę. Przednia kamera wysuwa się ponad górną krawędź ekranu. Taka koncepcja sprawia, że Mi Mix 3 jest telefonem wyróżniającym się na tle innych urządzeń. Wydajność jego procesora i jakość aparatu nie są jednak tak dobre, jak w innych tegorocznych flagowcach.